can't keep falling when you're all the way down. Your time is done, this innocent doubt. Niewiele jest miejscowości na Śląsku, które tak wiele zawdzięczałoby tak nielicznie. Wkład Franków i Pinkusów jest naprawdę trudny do przecenienia. Tam każdy był wyjątkowy na swój sposób. Arystokracja to są w takim tradycyjnym pojęciu ludzie nie tylko majętni, ale przede wszystkim w bardzo dobrym pochodzeniu. Szlachta po prostu. Tutaj nie mamy do czynienia ze szlachtą, ale mamy z takimi atrybutami arystokracji do czynienia. Elementem tej arystokratyczności tego rodu jest właśnie ta czołowa rola we wprowadzeniu tych elementów kultury, które pomagały człowiekowi w tamtym czasie. Historia zna sytuację, gdy w pewnym miejscu, w pewnym czasie pojawiają się osoby, które zmieniają rzeczywistość wokół siebie, robiąc to dla siebie, ale także dla innych. Coś takiego zdarzyło się w połowie XIX wieku w niewielkim miasteczku na Górnym Śląsku, dawnym Neustadt, a dzisiejszym Prudniku. Poznajmy historię ludzi, którzy choć nie byli arystokracją, to żyli niemalże jak ona, z których dorobku korzystają po ponad 100 latach współcześni prudniczani. Poznajmy historię rodziny fabrykanckiej Franklów i Pinkusów. Śladów rodu założyciela prudnickiej fabryki tekstylnej szukać należy w czeskiej Osobłodze. To właśnie tam urodził się najstarszy znany przodek rodziny. Jego syn, Abraham Izaak Frenkel, wyemigrował z Czech na Śląsk, do Białej, gdzie pracował jako kupiec. Tam też rodzi się w 1801 roku Samuel Frenkel. Aby poprawnie zrozumieć fenomen prudnickiej fabryki włókienniczej, fenomen Samuela Frenkla jako ojca założyciela owego przedsiębiorstwa, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XVI, kiedy to na fali nietolerancji wobec Żydów, fali niechęci, Żydzi śląscy opuszczają region i mogą się odtąd osiedlać tylko w dwóch miejscowościach. W Głogowie na Dolnym Śląsku i w Białej na Górnym Śląsku. Biała przez większość swojego istnienia była miastem prywatnym. O jej statusie, o wszystkich sprawach miejskich decydował właściciel. I akurat w przypadku Białej ci właściciele, którzy miastem władali, oni byli zainteresowani tym, żeby na terenie Białej mieszkała ludność żydowska i żeby mieszkała bez żadnych przerw, więc praktycznie każdy kolejny właściciel miasta potwierdzał ten przywilej. Cmentarz Białej, bardzo malowniczo położony, to jest cmentarz, na którym mamy ciągłość pochówków. Od wieku XVII udokumentowano.
Biała była jedynym miastem na terenie ówczesnych Prus, w którym liczba Żydów przekraczała liczbę katolików, ewangelików. I to było ponad 1000 osób, grubo ponad 1000 osób. Potem oczywiście ta liczba malała, ale w momencie, kiedy Frenkel się urodził, to jeszcze była społeczność kilkusetosobowa. Między innymi wówczas bramy przed Żydami na nowo otwiera Prudnik. I jednym z przybyszów z pobliskiej Białej będzie nikomu nieznany Żyd Samuel Frenkel. Przyszły fabrykant w 1839 roku kupuje niewielką kamienicę w północno-zachodniej pierzei rynku, gdzie prowadzi sklep w miejscu należącym niegdyś do słynnego prudnickiego kupca Juliusa Friedlandera. Samuel Frenkel w owym miejscu handlować będzie wyrobami tekstylnymi. Len, konopie, bawełna, ale do tego wszystkiego porcelana, cyna, szkło śląskie, parasolki, pachnidła, a zatem perfumy i szeroko pojęta tandeta. Sklep okaże się kamieniem węgielnym przyszłej fabryki i zostaje szybko przekształcony w przedsiębiorstwo typu nakładczego. Już w latach 40. XIX wieku Frenkel zaczyna mechanizować proces produkcji. To mały sklep daje początek uruchomienia przedsiębiorstwa nakładczego, ponieważ Samuel Frenkel mobilizuje drobny kapitał żydowski. Między innymi swojego przyjaciela i pierwszego wspólnika, Jacka Mokrauera. Zdają sobie obaj panowie sprawę, że na polu fabrykacji tekstylnej w Prudniku wybić się będzie trudno. Przed Frenklem do miasta przybywa bowiem legendarny tkacz śląski August Thiel, absolwent słynnej wiedeńskiej szkoły tkackiej. Z funduszy rządowych pozyskuje on niezbędne maszyny. Samuel Frenkel i jego wspólnicy nie myślą nad tym, co August Thiel ma, a ma między innymi krosna żakarda. Tylko zaczynają myśleć nad tym, czego Augustowi Thielowi brakuje. Między panami zaczyna się rywalizacja. Thiel po raz kolejny zwraca się do rządu, naglony potrzebą budowy zakładu bielarni i posiadania maszyny wybijającej karty wzorcowe, jednak spotyka się z odmową. Tymczasem Frenkel posiada łąkę do wybielania płócien, a towar zbywa na odległych rynkach, mając bodziec do podnoszenia jakości. Rolę odgrywa też przebłysk geniuszu. To wzorce tkanin wymyślane przez fabrykanta, które podbijają świat. W 1850 roku Samuel Frenkel przejmuje fabrykę wyrobów adamaszkowych Thiela. Za działalność zostaje odznaczony orderem Czerwonego Orła i tytułem radcy komisarycznego. Odtąd kronikarz miejski Prudnika Auguście Thielu napisze już tylko i wyłącznie jedno zdanie, że wyjechał do Wrocławia, gdzie umarł w skrajnej nędzy i totalnym zapomnieniu. Samuel Frenkel ze wspólnikami triumfował. W 1855 roku liczba osób pracujących dla Frenkla wzrasta do blisko 2000. Kilka lat później do zakładu sprowadzona zostaje z Anglii nieznana dotychczas w Niemczech maszyna wykańczająca Beetle Mills, a fabryka przy dzisiejszej ulicy Nyskiej dąży do mechanizacji. W przededniu I wojny światowej będzie jedną z największych fabryk tekstylnych w dziejach Śląska, w dziejach państwa niemieckiego
a niewykluczone również, że w dziejach Europy, której wyroby będą rozpoznawalne na całym świecie. Sławę tkaninom z dawnego Neustadt przynoszą też wystawy w największych miastach Europy. Królewiec, Budapeszt czy Barcelona, kontynuowane do lat 30. XX wieku. Dodatkowym smaczkiem, który nadaje prestiżu prudnickiej fabryce, jest zestawienie jej z ikoną popkultury. Historią, która rozbudza umysły milionów ludzi na całym świecie. Zgodnie z prudnicką tradycją włókienniczą, te wyroby w 1912 roku miały pójść na dno razem z Titanikiem, co znaczy nie mniej, nie więcej jak tyle, że pod względem jakości wyrobu pokonalibyśmy fabryki w brytyjskim Manchesterze, uchodzące za kolebkę przemysłu włókienniczego w Europie. Dziś już wiemy, że wyłącznym dostarczycielem tekstyliów na Titanica była irlandzka firma Lizabel Lidl. Jednak wyroby z Prudnika i tak znajdowały ekskluzywnych odbiorców. Znalazły się na stołach hinduskich maharadżów, cara Rosji czy króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Nawet jeżeli wyroby prudnickiej fabryki na Titaniku się nie znalazły, to już sam fakt, że legenda ta krążyła, pokazuje nam, w jakim rzędzie te wyroby stawialiśmy. Rozwój zakładowi zapewnia od 1875 roku bielarnia w Podgłuchołaskim Podlesiu, a mariaż Maxa Pinkusa z pochodzącą z Czech, z rodziny fabrykanckiej Hedwig Oberländer, sprawia, że pod koniec XIX wieku przemysłowe imperium Fręklów i Pinkusów wzbogaca się o przędzalnie w Upicach, Chronowie oraz Swetlej Chorze. Firma ma też przedstawicielstwa w Berlinie, Londynie i Nowym Jorku. W przeddniu I wojny światowej fabryka osiąga szczyt swojego rozwoju. W zakładzie pracuje 4,5 tysiąca osób, a jednocześnie samo przedsiębiorstwo wycenione zostanie na astronomiczną, jak na owe czasy, kwotę 29,5 miliona marek. Wzrost potęgi zakładu nie byłby możliwy bez mądrości Samuela Fränkla. Mający ze swoją małżonką Esther Polkę aż 14 potomstwa, przemysłowiec dba o to, by fabryką można było sprawnie zarządzać. On ustanawia, że fabrykę będzie mogło dziedziczyć tylko 4 jego najzdolniejszych synów. Abraham, Albert, Aaron, Herman i Emanuel. Peter. Guten Tag, Vater. Samuel Fränkel wysyła swoich synów na praktyki do centrów tkackich w Wielkiej Brytanii, wiodącej potęgi w produkcji tekstylnej. Podczas praktyk w tkalniach Szkocji, Anglii, a także sąsiedniej Irlandii studiują oni funkcjonowanie oraz sztukę rzemiosła. Wszystko po to, by nabyte doświadczenie wykorzystać do podnoszenia jakości tkanin produkowanych w prudnickiej fabryce. W ten sposób przedsiębiorstwo zostaje wzmocnione rzutkimi i dążącymi do sukcesu osobowościami, jak choćby młody i ambitny Herman Fränkel. Do grona współpracowników dołącza też przybyły w 1843 roku z Nysy młody Józef Pinkus. Jego ród wywodzi się z Wielkopolski, a on sam początkowo zatrudnia się jako uczeń w sklepie Samuela Fränkla. Młody Pinkus bierze za żonę córkę swojego szefa Augustę, a jego błyskotliwość i nieszablonowość biznesowego myślenia sprawia, że do lat 90. XIX wieku spółka notuje 8-krotny wzrost wartości. I o tym, jak panowie myśleli odmiennie, niech najlepiej świadczy fakt, że kiedy w 1903 roku miasto nawiedza wielka powódź, która między innymi zalewa fragmenty fabryki, w istocie wszyscy w mieście płaczą z wyłączeniem Józefa Pinkusa.
ponieważ zdaje sobie sprawę, że powódź daje możliwość uregulowania, uporządkowania koryta rzeki Prudny, a w ten sposób uzyskania minimalnych skrawków, ale jednak terenów inwestycyjnych. Tam każdy był wyjątkowy na swój sposób, bo Samuel Frenkel rozkręcił interes do rozmiarów fabryki na poziomie brytyjskim. Kiedy umierał, to tam funkcjonowało wszystko. Trzeba było mieć po prostu niezwykłą pracowitość, pomysł, osobowość. Przełom XIX i XX wieku to w historii Prudnika czas szczególny. Wielki skok cywilizacyjny, jaki dokonuje się wówczas w innych miejscowościach górnośląskich, dotyczy także miasta Tkaczy. Szczególne zasługi na tym polu wnoszą Frenklowie i Pinkusowie. Mieszkańcy dzisiejszego osiedla Karola Miarki może nie do końca wiedzą, że to osiedle także powstało z inicjatywy prudnickich fabrykantów i było docelowo wzniesione dla pracowników firmy S. Frenkel. A ci pracownicy firmy S. Frenkel doświadczyli również wszelkiego rodzaju pomocy socjalnej, bo przecież tam powstała kasa emerytalna, były również wszelkiego rodzaju zapomogi dla ubogich pracowników, czy też nawet kolonie dla ich dzieci. Dla nich właśnie w podgórskiej Wieszczynie na początku XX wieku powstaje ośrodek wypoczynkowy, a w 1928 roku przy dzisiejszej ulicy Prężyńskiej szkoła przygotowująca do pracy przy produkcji tekstylnej oraz w ślusarniach fabrycznych. W prawidła religii żydowskiej wpisana jest pomoc najsłabszym członkom wspólnoty. Na tej kanwie rodzina Frenklów i Pinkusów angażuje się w dzieła charytatywne, a pomnikiem dobroczynności fabrykantów zostaje Prudnicki Szpital. Wzniesiony właśnie przez Maxa Pinkusa oraz jego żonę Hedwig, początkowo dla pracowników zakładów, z czasem został przekazany miastu. I mimo przekazania szpitala miastu Prudnik, Max Pinkus przez cały czas wspierał ten obiekt finansowo. Tu nie chodzi o szpital jako o działalność charytatywną, bo działalność charytatywna jest tak stara jak człowiek, ale tu chodzi po prostu o jego wyposażenie, o zadbanie o to, ażeby on był na takim poziomie, jak ówczesne najwyższe standardy na to pozwalały. To jest takim pierwszym elementem tej arystokratyczności tego rodu, jest właśnie ta czołowa rola we wprowadzeniu tych elementów kultury, które były najnowsze, najmodniejsze i najwięcej jakby pomagały człowiekowi w tamtym czasie. To oni wznoszą łaźnię miejską. Pomiędzy 1906 i 1907 roku wzorowaną na najsłynniejszej łaźni niemieckiej w Kwidnimburgu. O skali pomocy okazanej miastu podczas budowy łaźni świadczy fakt, że kwota 200 tysięcy marek przekazana przez Józefa Pinkusa oraz Emanuela i Alberta Frenklów to ponad 90% kosztów całej inwestycji. Bardzo duże zasługi w rozwoju Prudnika wnieśli chociażby Józef Pinkus, który przyczynił się do budowy kolei wąskotorowej z Prudnika do Gogolina. Powstanie odcinka było jednym z największych dokonań fabrykanta. Już w 1884 roku podpisuje on wraz z kilkoma właścicielami ziemskimi list intencyjny do prezydenta Rejencji Opolskiej w sprawie budowy. Dzięki temu przedsięwzięciu
Miasto zyskuje bezpośrednie połączenie komunikacyjne z miejscowościami centralnej i północnej części powiatu, jak Biała czy Moszna. To za ich sprawą zmieni się struktura urbanistyczno-architektoniczna miasta Prudnika. Z dobroczynności Fręklów i Pinkusów w istocie prudniczanie korzystają do dnia dzisiejszego. Dość bowiem wspomnieć, że to za ich sprawą wzniesiona zostanie nie tylko w Prudniku fabryka. Sukces przedsiębiorstwa otwiera prudnickim fabrykantom drogę do pełnienia ważnych funkcji w mieście. Stają na czele prudnickiej gminy żydowskiej, zasiadają w Radzie Miejskiej, noszą tytuły radców komercyjnych i są członkami gremiów rozwijających miasto. Najlepszym przykładem, jak dzięki temu rozwijał się Prudnik, jest park miejski zaprojektowany na wzorcach angielskich. To za ich sprawą działania w Towarzystwie Upiększania Miasta przez Abrahama Frankla w 1885 roku powstanie park. W owym parku dwa lata później stanie pawilon muzyczny. W 1911 roku pomnik Diany. A jeszcze wcześniej nieistniejąca już ława, dar Hermana Frankla dla miasta, o którym Prudniczanie napiszą na początku XX wieku, że ława, choć piękna, marmurowa, misternie zdobiona i wzniesiona wielkim kosztem, stoi jednak w cieniu i jest wiecznie zimna. Prudniczani nie lubieli na niej siadać, a ona w 1945 roku ginie bez śladu. Wkład Fręklów i Pinkusów jest naprawdę trudny do przecenienia. A jeśli dodamy do tego wszelkiego rodzaju stypendia, które tworzyli oni dla zdolnych uczniów prudnickiego gimnazjum. Tutaj jak gdyby taką pierwszą planową postacią był Kurt Frenkel. Niepośrednią rolę odegrały również kobiety, a więc żony prudnickich fabrykantów. Flora Frenkel, żona Hermana Frenkla, razem z nim przekazywała spore kwoty pieniężne na pomoc ubogim. Wyjątkowe miejsce wśród kobiet związanych z rodziną zajmuje też Augusta Pinkus, żona Józefa i matka Maxa Pinkusa. Wśród jej licznych donacji znajdują się m.in. kuchnie ludowe. Na ten cel przekazuje 5000 marek. Taką samą kwotę przeznacza na działalność prudnickiego gimnazjum. Żona Józefa Pinkusa zasiada też w zarządzie Ojczyźnianego Związku Kobiet, który co roku organizuje akcje przeznaczane dla uczniów z biednych rodzin. Pierwsza wojna światowa, następujący po niej kryzys gospodarczy, krach na Wall Street, który również znajdzie odzwierciedlenie na rynku europejskim, nie pozostanie bez wpływu na rozwój i losy fabryki. Ale za sprawą mądrego gospodarowania, za sprawą trudu wnuka Samuela Frankla, Maxa Pinkusa, a następnie jego prawnuka,
Hansa Huberta Pinkusa i Ernsta Frenkla, przedsiębiorstwo z najgorszych perypetii wyjdzie obronną ręką. Aż do czasów nazizmu. Niestety czasy, które nastały po roku 1933, w ich następstwie przekształcenie firmy S. Frenkel w spółkę akcyjną, które miało miejsce w roku 1935, spowodował stopniową degradację w hierarchii zakładowej zarówno Hansa Pinkusa, jak i również Ernsta Frenkla, syna Emanuela. W roku 1937 żaden z nich nie był już nawet pracownikiem tego zakładu. W listopadzie 1938 roku podczas Nocy Kryształowej zostali aresztowani i na ponad miesiąc osadzeni w prudnickim więzieniu Gestapo. W niszczycielskim szale hitlerowcy nie oszczędzają jednego z największych dzieł Samuela Frenkla. To wybudowana przez niego w 1877 roku synagoga, która stanowiła dar dla społeczności żydowskiej Neustadt. Budynek zostaje spalony w czasie Nocy Kryształowej. I tak naprawdę tylko dzięki kontaktom biznesowym, zagranicznym znajomościom, również tutaj niepośrednią rolę odegrała żona Hansa Pinkusa, Lili Schottländer, możliwa była ucieczka Hansa Pinkusa i jego rodziny w grudniu 1938 roku. Kilka miesięcy później Prudnik wraz z rodziną opuścił także Ernst Frenkel, udając się do Anglii. W Wielkiej Brytanii obaj fabrykanci pozostają wierni swojemu zawodowemu powołaniu. Choć w dalszym ciągu pracują w branży tekstylnej, to jednak żyją ze świadomością utraty rodzinnego zakładu, wyjątkowej pozycji i swojego miejsca na ziemi. Tymczasem znacjonalizowana przez III Rzeszę fabryka w czasie wojny służyć będzie także interesom niemieckiej armii. Ostatni prudniccy fabrykanci już tu nie powrócą. Ich fabryce. We wrześniu 1944 roku uruchomiona zostanie filia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Będzie to obóz pracy o złagodzonym rygorze Neustadt, gdzie około 400 węgierskich Żydówek będzie dbało o zachowanie ciągłości produkcji krótko, bo tylko do stycznia 1945 roku, kiedy ewakuowane zostaną pieszym marszem do obozu Gross-Rosen. Zaraz po wojnie Hans Pinkus udał się do Niemiec, na Bawarię, gdzie próbował reaktywować firmę S. Frenkel. Na drodze sądowej udało mu się zdobyć sporą część maszyn pochodzących z prudnickich zakładów. Próbował odtworzyć firmę w ramach tkalni lnu Leinenweberei GmbH Augsburg, niestety bez sukcesu. Ówczesne konserwatywne władze Bawarii preferowały przede wszystkim rodzimych przedsiębiorców. Kontynuatorem tekstylnej tradycji w Prudniku będą pierwotnie zakłady przemysłu bawełnianego imieniem Feliksa Dzierżyńskiego w Prudniku.
które z czasem, na przełomie lat 60. i 70. zmienią nazwę na Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex imieniem Powstańców Śląskich w Prudniku. Dla wielu pokoleń Prudniczan los zakładu po wkroczeniu w XXI wiek pozostaje niezabliźnioną raną. W 2010 roku karta fabrykacji tekstylnej w Prudniku ostatecznie zostanie zamknięta. W 2010 roku bowiem fabryka ogłasza upadłość, a tym samym prudnicka tradycja włókiennicza przechodzi do historii. Your time is done, an innocence dies. An innocence dies. Hope the devil inside. An innocence dies. W willach rodzina zakodowała nie tylko głęboką symbolikę, ale również myśl, w której demonstrowała swoją przewagę gospodarczą, swoją pozycję gospodarczą, fakt, iż miasto rozwija się w XIX i XX wieku w cieniu Samuel Frankel Fabrik, w cieniu przysłowiowego komina fabrycznego. Piękne gmachy w istocie pokazują nowy status, który w XIX wieku będzie przysługiwał żydowskim fabrykantom tekstylnym w Prudniku. O tym, że przedstawiciele rodów Frenkel i Pinkus to osoby nietuzinkowe, świadczy nie tylko sukces biznesowy. Niemal wszyscy byli kolekcjonerami dóbr kultury i sztuki, a na czołowe miejsce wybija się w tym względzie syn Józefa, Max Pinkus, absolwent szkoły tkackiej w Lyonie, który stery firmy przejmuje w 1909 roku. Praca nie przeszkadza mu w bibliofilskiej pasji, która prowadzi do powstania oszałamiającej biblioteki w willi przy dzisiejszej ulicy Nyskiej. Przyczynkiem do powstania biblioteki mógł być fakt, że Pinkusowie posiadali w kraiku kulczyńskim byłe rodowe dobra Eichendorfów. Najwybitniejszym przedstawicielem tej rodziny był związany ze Śląskiem Józef von Eichendorf, niemiecki poeta okresu romantyzmu, którego rękopisy znajdowały się w bibliotece Pinkusa. Podzielona była na dwie główne części. W pierwszej części znajdowały się dzieła związane z historią, geologią czy też kulturą Śląska, natomiast w drugiej części dzieła związane z literaturą piękną, śląskich pisarzy. Dawny dom Maxa Pinkusa i siedziba unikatowej na skalę europejską tematycznej biblioteki stworzonej ręką jednego człowieka jest dziś własnością prywatną. Atmosferę tego wyjątkowego miejsca miał jednak okazję poczuć biograf fabrykanta Arkadiusz Baron. To jest niezwykłe miejsce, są te boazerie, są poręcze i te piękne portrety poetów śląskich baroku na zwieńczeniach pilastrów i jasny sufit, piękne okna i drzwi prowadzące na taras. To wszystko przypomniało
toń widok, który mamy na zdjęciu tej biblioteki zrobionej przez Maxa Glauera. Takie poczytne miejsce na półkach tej książnicy zajmowali tacy wielcy śląscy pisarze, jak na przykład Martin Opitz czy Andreas Gryphius. Max Pinkus nie tworzy biblioteki wyłącznie dla siebie. Świat myśli wielkich śląskich mistyków, poetów i czołowych literatów, jaki rezonuje w domu fabrykanta, przyciąga do Prudnika licznych humanistów ówczesnych Niemiec. Z bogactwa Biblioteki Śląskiej korzystają m.in. studenci i uczestnicy seminariów księgoznawczych. W ich wspomnieniach fabrykant jawi się jako przyjazny dżentelmen, który oczekuje swoich gości na peronie prudnickiej stacji kolejowej. Prudnicką Bibliotekę Maxa Pinkusa odwiedzało wielu wybitnych naukowców, jak chociażby amerykański germanista Walter Reichert, który spędził w niej ponad tydzień. Przyjaciel fabrykanta nie ukrywa podziwu dla osobowości bibliofila. Wiele lat po wizycie pisze m.in. Koń i powóz zabrały nas do jego willi, która jeszcze wzmocniła wrażenie siedziby jakiegoś angielskiego lorda. Najbliższego przyjaciela zyskuje jednak Pinkus w osobie Gerharda Hauptmana. Pisarz w 1912 roku zostaje uhonorowany literacką nagrodą Nobla za naturalistyczny dramat Tkacze, w którym opisuje ich zbrojne powstanie i nędzę, w jakiej żyli w połowie XIX wieku. Ten temat był obecny w tej rodzinie. To byli ludzie związani z tkactwem, a tu nagle pojawia się dzieło, które jest traktowane jako czołowe literatury niemieckiej przełomu XIX-XX wieku i dotyczy tkaczy i jest napisane przez Ślązaka i wzburza umysły. Pinkus zwrócił uwagę na ten fenomen. To właśnie Gerhard Hauptmann, wielokrotny gość willi przy ulicy Nyskiej, określi bibliotekę mianem świątyni, a jej twórcę jako maga tej świątyni. Przyjacielskie relacje zaowocowały licznymi inicjatywami. Max Pinkus współfinansował wydanie biografii Gerharda Hauptmana. Również przyczynił się do powstania fresków willi Hauptmana w Jagniątkowie. Oni są prawie że rówieśnikami. Najprawdopodobniej to jest ten moment kulturowy, kiedy jedno pokolenie, nie chcę powiedzieć, że myśli tak samo, ale dręczą ich te same problemy i zostają przyjaciółmi wtedy, kiedy pytania i odpowiedzi się pokrywają. Pinkusowi udaje się zgromadzić w swojej bibliotece najbardziej kompletny zbiór dzieł Gerharda Hauptmana, który zajmuje czołowe miejsce w głównym salonie bibliotecznym. Portrety pisarza zdobią klatkę schodową i sypialnię fabrykanta. Sam jestem po prostu zadziwiony, jak dojrzały człowiek może cały swój dom obwiesić ilustracjami i obrazami poświęconymi jednemu pisarzowi. Jakie to musiało być dla niego ważne? Więź łącząca Pinkusa i Hauptmana znajduje swoje odzwierciedlenie w twórczości pisarza, który postacie wzorowane na fabrykancie umieścił w trzech swoich dramatach. Noblista będzie też jednym z zaledwie dwóch aryjskich uczestników pogrzebu fabrykanta w czasach rosnącego w siłę nazizmu. Kolekcję Maxa Pinkusa po śmierci fabrykanta w 1934 roku dziedziczy jego syn Klaus Valenti. Jednak już w 1936 roku przestaje być ona własnością rodziny. Przy czym nie jest dziś pewne, czy państwo niemieckie zakupiło cały zbiór od Pinkusów, czy też w jakiejś części został on rodzinie odebrany jako konfiskata za emigrację Klausa Valentina do Włoch. Większa część zbiorów trafia do niemieckiej Biblioteki Państwowej w Raciborzu, przeniesionej następnie do Bytomia. Zasoby tej książnicy odziedziczyła po II wojnie światowej obecna Biblioteka Śląska w Katowicach. To tu bibliotekarze natrafiają na rozproszone dzieła z Biblioteki Pinkusa. Te zbiory zostały dokładnie przeze mnie opracowane w czasie pracy proweniencyjnych. Odnośnie starych druków, no to mogę powiedzieć, że to jest około 650 woluminów. Pracownia Śląska odnotowała około 1700 woluminów.
to, że w dzisiejszej Bibliotece Śląskiej znajduje się jedynie skrawek 25-tysięcznej książnicy Maksa, badacze tłumaczą powojennymi działaniami polskich bibliotekarzy. Kiedy zaczęto zbierać wszystkie niemieckie książki z bibliotek zmagazynowane po różnych miejscach, zaczęto je zbierać w takich zbiornicach centralnych. I to w sposób nieuporządkowany było zbierane. I teraz, kiedy z powrotem odtwarzano zbiory niektórych bibliotek, to często brano z przypadku. Na pewno możemy powiedzieć, że Pinkusa są książki, które są oznaczone jego ex libris. Mamy takie książki, które nie mają znaków własnościowych, bo na przykład jest taki starodruk, który nie ma żadnego znaku własnościowego, natomiast był w nim wklejony list do Pinkusa, który mu oferował kupno tej właśnie książki, czyli musiał to Pinkus w swoich rękach mieć. Analiza książek należących do Pinkusa, które udało się odnaleźć w katowickiej bibliotece, ukazuje skalę zainteresowań fabrykanta swoją śląską ojczyzną. Problemem w dalszych poszukiwaniach jest fakt, że książki z willi przy ulicy Nyskiej kryją się w olbrzymich zasobach katowickiej biblioteki. Mamy od historii Śląska, literatury Śląska, biografistyki śląskiej, książek, które są o różnych wydarzeniach na Śląsku, prawo śląskie, historia miast, historia regionu. Nieznane są natomiast losy hauptmanowskiej kolekcji Pinkusa, która jawi się dziś niczym prudnicka Atlantyda. Gdy rodzina przestała być właścicielem kolekcji, zbiór trafił do Wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. Stamtąd, przed nadejściem frontu, zostaje ewakuowany w nieznane do dziś miejsce. Biblioteka była opróżniana od poddasza w dół, natomiast nasza część, ta hauptmanowska nas interesująca, nie była na górze, tylko ona była w dole. Ona została wywieziona. Badacze wskazują kilka lokalizacji, w których książki mogły zostać przed Rosjanami ukryte. I choć pewne jest tylko to, że przepadły bez śladu, to trop wiedzie do sowieckich oddziałów trofejnych. W 1958 roku część zbiorów, które były w Prudniku, powróciły z Moskwy do Wrocławia i tam się znajdują, między innymi ta piękna, barwna księga, te rękopisy wczesne Hauptmana. Ten kierunek jest najbardziej prawdopodobny. Niestety, na przeszkodzie planom badań w dawnej bibliotece imienia Lenina w Moskwie stoi obecna sytuacja geopolityczna. Pasję kolekcjonerską Max Pinkus odziedziczył zapewne po swoim ojcu Józefie, do 1909 roku zamieszkującym willę przy dzisiejszej ulicy Piastowskiej razem z Emanuelem Franklem. Wybudowany w 1873 roku, pierwszy z fabrykanckich pałaców, które stylem nawiązują do willi włoskich, swoim przepychem demonstruje pozycję gospodarczą rodziny. Loggia z kolumnadą czy bogate, klasycyzujące detale architektoniczne nadają willi reprezentacyjny charakter, odzwierciedlający bogatą osobowość Józefa Pinkusa. Człowiek rozmiłowany w kolekcjonerstwie, który zbierać będzie japońskie brązy, porcelanę, fajans, cynę i szkło śląskie, do tego wszystkiego zabytki hafciarstwa i tkactwa śląskiego, a do tego bezcenną kolekcję judaików. W willi króluje zwykła, prosta życzliwość i gościnność. Arystokracja, jeśli jest mądra, to dobrze umie zachowywać się w takich relacjach z tymi dołami społecznymi. Jednak w domu Józefa Pinkusa nie brakowało gości z kręgu elity dawnych Niemiec. To właśnie w nim schronienie, gościnę znaleźli książę biskup wrocławski kardynał Georg Kopp. To tam również przebywał minister spraw wewnętrznych państwa pruskiego von Hammerstein i jednocześnie feldmarszałek von Hesseler. To właśnie oni schronienie znajdą w domu gościnnym u Józefa i Augusty Pinkusa. W tym samym gmachu zamieszka kolejny kolekcjoner w rodzinie, wnuk Józefa i syn Maxa Pinkusa, Hans Hubert.
Drogocenna kolekcja, którą wywiózł do Wielkiej Brytanii po ucieczce z Prudnika w 1938 roku, najprawdopodobniej pomogła rodzinie ustabilizować sytuację finansową. W transportach znajdowały się także bardzo cenne kolekcje znaczków, ponieważ Hans Pinkus był zapalonym filatelistą i posiadał między innymi bardzo cenne zbiory, unikatowe w skali światowej, z podobizną królowej angielskiej Wiktorii. Spośród czterech fabrykanckich willi, najwięcej oryginalnych detali zachowało się w dawnym domu największego filantropa z rodziny Franklów, Alberta, przy dzisiejszej ulicy Parkowej. W obecnej formie budynek stoi tu najprawdopodobniej od 1900 roku. Zauważyć można tu elementy charakterystyczne dla włoskich pałaców renesansowych. Sufity zdobione sztukateriami, boazeria i kominek z 1910 roku pozwalają uchwycić ducha przedwojennych czasów. Ale obiekt był też wybudowany z myślą o wygodzie właścicieli. Centralne ogrzewanie, elektrycznie otwierane bramy, do tego parking na samochód, kręgielnia, kafle firmy Villeroy-Boch, detale armatury pokazywałem nam w najdrobniejszym szczególe. Splendor, chwałę, bogactwo rodziny do 1938 roku. Willa przy ulicy Parkowej to kolejny przykład dbałości fabrykantów o społeczeństwo dawnego Neustadt. To właśnie w swojej rezydencji Albert Frenkel udostępnia mieszkanie lekarzowi powiatowemu. Status, jaki prudniccy fabrykanci osiągają w przedwojennych Niemczech, znajduje swoje odzwierciedlenie również w koligacjach rodzinnych. Max Pinkus miał siostrę, Hedwig Pinkus, która wyjdzie za Paula Ehrlicha. A Paul Ehrlich będzie pierwszym laureatem Nagrody Nobla pochodzącym ze Śląska w zakresie medycyny. Uzyska on Nagrodę Nobla za pracę w układzie immunologicznym człowieka. Oryginałem i osobą szanowaną w elicie cesarstwa niemieckiego jest właściciel kolejnego wysmakowanego pałacu należącego do rodziny. To Hermann Frenkel, który pod koniec XIX wieku stwierdza, że mnożenie pieniędzy przestaje go pociągać. Wielki miłośnik Orientu i kultury Dalekiego Wschodu w 1898 roku obejmuje stanowisko honorowego konsula Persji w Niemczech. Wcześniej jednak buduje willę, której konstrukcja holu zmusza interesantów do spoglądania na właściciela z dołu, tak aby nikt nie miał wątpliwości, z jaką obcuje osobistością, a budynek oddaje jej rangę. Od pierwszych kroków urzeka fontanną z kobiecą postacią, otoczoną czterema żabami, gdzie zgodnie z tradycją rysów owej postaci użyczyła ukochana żona Hermana Flora Aleksander, bogata mieszczka wrocławska. Reprezentacyjny westybul pałacu Hermana Frenkla zdobi fresk autorstwa Eugena Henetzoga, malarza i ilustratora bajek. Oszałamiające swym rozmachem malowidło obrazuje odnalezienie biblijnego Mojżesza. Freskowi towarzyszą grupy aniołów, z których jedne trzymają tablice z napisami hieroglificznymi, drugie z napisami hebrajskimi, co w ujęciu teologicznym symbolizuje wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej. Natomiast w wymiarze typowo praktycznym żydowski rodowód Hermana Frenkla i jego zainteresowanie Bliskim i Dalekim Wschodem. Niemal artystyczna konstrukcja wnętrza willi Hermana Frenkla oddaje jego uwielbienie dla Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W
wystroju pałacu zakodowana zostaje idea harmonii makrokosmosu z mikrokosmosem i człowieka ze wszechświatem, odnosząca się do równowagi czterech żywiołów. Feng Shui. Stąd też kominek, stąd też drewno, stąd też fontanna i wreszcie zwierciadła, które oddają wielkie szczęście i wielkie pragnienie rodziny. O ile szczęście można rozumieć jako bogactwo i wyjątkową pozycję społeczną rodziny Hermana Frankla, to fabrykantowi chodziło o coś więcej. Pragnieniem była chęć posiadania potomka. Dziecko w kulturze i tradycji żydowskiej jest symbolem błogosławieństwa. Herman i Flora bowiem umierają bezdzietnie. Choć od opuszczenia przez Franklów i Pinkusów Prudnika minęło ponad 80 lat, to można znaleźć miejsca, w których ślady po ich działalności zostały zachowane dla potomnych. Prym wiedzie tu Instytut Leo Becka w Nowym Jorku, któremu Hans Hubert Pinkus przekazał dokumenty i zdjęcia rodzinne. Ale drogi badaczy fabrykanckiej historii prowadzą także na Opolszczyznę. Największym zbiorem, jeśli chodzi o tylko i wyłącznie prudnicką część tej rodziny, to jest Archiwum Państwowe w Opolu. Jest zespół poświęcony tylko i wyłącznie fabryce i tam można znaleźć od jakichś dokumentów finansowych, przez plany rozbudowy fabryki. Zbiór Archiwum Państwowego w Opolu to wyzwanie dla badaczy zajmujących się historią rodziny. Biorąc pod uwagę to, że to są dokumenty od połowy XIX do XX wieku, one są w piśmie staroniemieckim. Mało jest takich dokumentów, które by mówiły o tym, jak wyglądało ich życie. Oprócz tych, którzy naprawdę wiedli dosyć bujne życie, można by było powiedzieć, jak na przykład Józef Pinkus, bo wiadomo o tym, że przyjmował ministrów, biskupów, kogoś takiego w swoim domu, co zbierał, jak mniej więcej ten dom wyglądał i tak samo potem Max Pinkus. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy bardzo serdecznie pana powitać w Polsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy spotkać się z potomkiem naszego bohatera Maxa Pinkusa. Jeszcze właśnie w takim miejscu tutaj przy gronie. Ja też jestem zadowolony. Opuściłem to miasto w 1934 roku z powodów, o których wiecie. To tutaj jest dla mnie wszystkim, co pozostało. Jestem szczęśliwy, widząc was, młodych ludzi, którzy chcą przywrócić do życia, zachować w pamięci historię tego regionu, Niemców, Polaków, każdego. To jest kultura, a kultura powinna żyć. Dziękuję wam za to, co robicie. Syn Hansa Pinkusa spędził młodość w Prudniku, ówczesnym Neustadt. Następnie pobierał nauki w szkole tekstylnej w Czechosłowacji. Wielokrotnie odwiedzał Prudnik, już w okresie powojennym. I podczas jednej ze swoich wizyt spotkał się nawet z uczniami prudnickiego ekonomika. Pamiętam bardzo dobrze to popołudnie, kiedy zmarł mój dziadek. Między naszymi domami były wielkie ogrody i gdy się tam bawiłem, dziadek ze swego okna pokiwał mi ręką. Tego samego wieczora powiedziano mi, że dziadek nie żyje. Także widziałem go 3, może 4 godziny przed śmiercią. To jest moje ostatnie o nim wspomnienie. Potomkowie prudnickiego rodu Franklów i Pinkusów żyją dzisiaj m.in. w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, USA, Australii, ale jedynym przedstawicielem tego rodu, który żywo interesował się spuścizną swoich śląskich przodków, jest Bjørn Pinkus. Ta historia mnie fascynuje i to wiedziałam, to jest fascynacja, jak dużo to wszystko było, jakie potęga to było. Mieszkaniec Bawarii jest przekonany, że jego rodowód wywodzi się od Maxa Pinkusa. Znalazłem listów lub gazetę z miejscowością Neustadt, który był oznaczony OS, a ten Neustadt dzisiaj nazywa się Prudnik. Na ślad swoich śląskich przodków Bjørn Pinkus natrafił w rodzinnym domu. Mama Boszadek Śląski, jaki jest ten stempel P w środku. Bjørn Pinkus odnalazł w swoim domu książki pochodzące z biblioteki Maxa Pinkusa. Ich pochodzenie uwiarygodnia pieczęć, dokładnie ta sama, którą oznaczone były książki złożone na półkach biblioteki przy ulicy Nyskiej. Przodkiem Bjørna z fabrykanckiego rodu ma być jego pradziadek Karl Pinkus. Ja twierdzę z tego powodu, bo mieszkał właśnie w miasta Neustadt Oberschlesien. W Neustadt Oberschlesien jeden rodzina Pinkusów.
dojście do prawdy będzie wymagało intensywnej pracy. Nocą kryształowym dużo dokumenty sam zlikwidowane. Dalej będę szukać w archiwum żydowskim w Berlinie lub w Nowym Jorku. Dowiedzieć się prawdę, historię rodziny. Na prudnickim Kierkucie, powstałym w drugiej połowie XIX wieku, spoczywają najznamienici przedstawiciele rodziny fabrykanckiej. To oni przyczynili się w pierwszych latach XX stulecia do powstania w tym miejscu domu pogrzebowego. Wśród spoczywających tu fabrykantów najokazalszy nagrobek ma twórca rodowej potęgi, Samuel Frenkel. Znajdziemy tu także groby m.in. Józefa Pinkusa i jego syna Maxa. Każdy z nas bodaj w mieście zdaje sobie sprawę, jak wielką atencją się oni cieszyli, jak wiele wnieśli do miasta. Oni byli jakby wzorcem dla innych pod względem mody, ubioru, sposobu bycia, zachowania. Oni przywozili za granicy takie wzorce funkcjonowania społecznego i indywidualnego, które widać. Nie możemy o tym zapominać, że owszem, my im zawdzięczamy całkiem sporo, ale to nie było bezinteresowne. Tam było bardzo dużo takiego jakby go smaku artystycznego. Może często to szło w kierunku jakoś kiczu i snobizmu, ale czy my dzisiaj jesteśmy przynajmniej ciut lepsi od tego? To wszystko za sprawą dziedzictwa, ocalałego dziedzictwa, które do dnia dzisiejszego prudniczanom służy.